Pewnego dnia Jezus postanowił odwiedzić dom Marii i Marty, kilkunastu gości i dwie siostry. Jedna z nich, Marta, idzie prędko do kuchni i zaczyna przyrządzać różne potrawy, szykować naczynia, sztućce, wszystko to, co potrzebne jest do przyjęcia. Druga, Maria, siada u stóp Jezusa i słucha. Jezus opowiada o Bożym Królestwie, zwiastuje Ewangelię. Po jakimś czasie zaniepokojona i rozgoryczona Marta przychodzi i mówi: Panie Jezu, powiedz coś mojej siostrze, dlaczego ona tu siedzi, a nie pomoże mnie? Mam tyle pracy, jestem zajęta od momentu, kiedy weszliście do naszego domu, a tymczasem ona siedzi tutaj i nic nie robi. Pan Jezus patrzy na nią z uśmiechem i mówi, że to właśnie Maria wybrała to, co właściwe, że to ona właściwie przyjęła Jezusa w swoim domu. Odwieczny dylemat – mieć czy być? W liście do Rzymian apostoł Paweł napisał takie słowa w 14 rozdziale. Albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Bo kto w tym służy Chrystusowi, miły jest Bogu i przyjemny ludziom. Dążmy więc do tego, co służy ku pokojowi i ku wzajemnemu zbudowaniu. Królestwo Boże to panowanie Boga w ludzkim sercu, w ludzkich myślach, w ludzkich działaniach. To podporządkowanie się Chrystusowi po to, żeby zyskać wolność, pokój, radość, sens życia i sens działania. O tym właśnie pisze apostoł Paweł w liście do Rzymian. Mówi o tym, że nasze życie ma sens wtedy, kiedy jest dawaniem, otwieraniem się na drugiego człowieka, a przede wszystkim, kiedy jest otwieraniem się na Boga, zaufaniem, pełnym nadziei, pełnym wiary, pełnym poświęcenia się Panu Bogu. Takie jest życie z Bogiem w Bożym Królestwie, tu i teraz, w tym naszym świecie, który pędzi, który dąży, który zbiera. Jezus mówi, zbieraj duchowo, abyś mógł duchowo dawać. Zbieraj dla siebie to, co jest najcenniejsze, pokój w sercu, abyś ten pokój mógł zaszczepiać w innych. Życzę wszystkim błogosławionego przeżywania niedzieli.